ograniczenie bólu, profilaktyka, rehabilitacja i mnóstwo innych zagadnień medycznych dotyczących fizjoterapii i nie tylko, poruszonych było podczas 25. edycji Międzynarodowego Dnia Inwalidy. Wydarzenie odbyło się pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Ze skromnego wydarzenia Międzynarodowe Dni Inwalidy stały się wydarzeniem o randze światowej. To miejsce spotkań naukowców, producentów, autorów, polityków i lekarzy. Wszyscy tu wymieniają się doświadczeniem, wiedzą, biorą udział w szkoleniach, warsztatach i pogadankach. Wszystko po to, aby pomóc pacjentom. To inicjatywa profesora Zbigniewa Śliwińskiego, który od wielu lat zgorzelecką rehabilitację utrzymuje na wysokim poziomie. W 1991 roku zainicjowaliśmy dlatego, że udało nam się pozyskać środki na uruchomienie oddziału rehabilitacji. W 1997 roku robiliśmy dlatego, że zdobyliśmy środki na budowę kriokomory w Zgorzelcu. Byliśmy również sukcesorami takiego projektu włosko-polskiego, w którym ambasada włoska ogłosiła konkurs o najlepszy projekt rozwoju rehabilitacji w Polsce i ośrodek już wtedy dobrze funkcjonujący wygrał miliard. Co roku dzięki tej imprezie ściągamy tutaj najwyższej klasy specjalistów z całego świata, którzy przysyłają nam potem pacjentów, ci pacjenci się u nas leczą, ci pacjenci mówią o tym, że w Zgorzelcu jest taka metoda FET, na przykład, której nigdzie w innych krajach świata z takim rozmachem się nie wprowadza i nie mają takich sukcesów. To w ośrodku mieliśmy na początku 18 łóżek, w oddziale rehabilitacji mamy ich w tej chwili 80, dzięki właśnie tej naszej inicjatywie. To w ośrodku mamy 5000 metrów kwadratowych powierzchni i dwa transgraniczne projekty, które dają bez żadnego problemu przełożenie finansowe w postaci 1 300 000 euro, które wpływa do naszego szpitala i za te pieniądze możemy kupić aparaturę terapeutyczną, diagnostyczną. Podczas 3 dni konferencji w Zgorzelcu i w Łagowie odbyło się ponad 200 wykładów. Przewinęło się blisko 1000 osób. Przyjechali tu zaproszeni goście z całego świata. Z Nowej Zelandii, Malezji, Holandii czy Egiptu. Wydarzenie ma renomę i co roku cieszy się dużym powodzeniem. Obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidy nie mogą się kojarzyć z tym, że my będziemy pokazywać tylko i wyłącznie ludzką niepełnosprawność, ich niedomagania i obiecywać im gruszki na wierzbie, że damy im wózki, że damy im pieluchomajtki i tak dalej, bo to nie jest rolą tegoż święta. Natomiast my tutaj założyliśmy sobie inny cel. My musimy tak poziom wiedzy podnieść ludzi, medyków, którzy zajmują leczeniem ludzi chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy, żeby jak najlepiej im służyć. To wiedza decyduje o tym, na ile jesteśmy sprawni. To umiejętność zastosowania odpowiednich technik, metod terapeutycznych pozwoli nam na poprawę ich sprawności, pozwoli nam na to, że część z tych ludzi wróci do normalnego funkcjonowania. Konferencję współorganizowało Polskie Towarzystwo Fizjoterapii oraz Zgorzelecki Szpital. Jak mówi dyrektor Zofia Barczyk, to niecodzienna okazja dla tutejszych lekarzy, aby podnieść swoją wiedzę. Najnowsze osiągnięcia na świecie, tak jakby choć taśmy japońskie, to właśnie tu w Zgorzelcu zaczęliśmy pierwsi wprowadzać, które zapobiegają, leczą ból, niwelują ból, stany zapalne, potem leczenie skolios u dzieci, nieinwazyjne leczenie, leczenie metodą profesora Sastry z Hiszpanii, sprowadzone urządzenia i przez cały rok w dwóch zmianach leczone są dzieci z efektami niesamowitymi. Także no, wielka sprawa, właściwie nie ma dnia, miesiąca, roku, żeby coś nowego nie było wprowadzane w szpitalu w Zgorzelcu, żeby mieć oczywiście lepsze efekty lecznicze. Jak dodaje starosta Artur Bieliński, Międzynarodowy Dzień Inwalidy to już wydarzenie, bez którego ciężko wyobrazić sobie ten region. Jak patrzymy na to, jak ta konferencja nabiera wagi, tak, z pewnego wydarzenia naszego lokalnego czy regionalnego, przeradza się w wydarzenie, no, jak powiem, ogólnoświatowe, to przesadzę, ale powiem o zasięgu takim, że docierają do nas osoby z całego świata. Od Nowej Zelandii, Malezję, Indie, Egipt, kraje europejskie, Kanadę, tak?
Czyli to też jest taki element, który propaguje ten obszar, tak? I mówi, że to jest jedno z centrów tego, co powoduje, że my jesteśmy, że się uczłowieczamy. To stanowi o naszym człowieczeństwie i naszym humanizmie, naszym stosunku do osób niepełnosprawnych, do inwalidów i do osób niepełnosprawnych, tak? I to jest rzecz, która też nas uwrażliwia, bo pokazuje nam rzeczy, gdzie w innych miejscach w Polsce nie dostrzeżemy lub nie będziemy jeszcze wiedzieli tego. My wiemy to wcześniej. Oficjalne otwarcie konferencji to oczywiście wizyta wielu gości. Całość odbyła się pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Reprezentował go minister Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na jubileuszowej konferencji w Zgorzelcu, zorganizowanej w ramach obchodów w Polsce Światowego Dnia Inwalidy. Państwa obecność osób szczególnie oddanych w środowisku ludzi z różnymi rodzajami niepełnosprawności to ogromnie ważne świadectwo. Z jednej strony świadectwo wrażliwości wobec potrzeb każdego obywatela, z drugiej zaś świadectwo aktywności osób z niepełnosprawnościami. Oba te aspekty mają zasadnicze znaczenie dla budowania Polski dostępnej dla wszystkich. Podczas otwarcia dużo mówiło się o tematach związanych z medycyną i fizjoterapią. Podczas tej jubileuszowej edycji MDI nie zabrakło odznaczeń i wyróżnień państwowych i branżowych. Wśród zasłużonych specjaliści z całego świata. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, nadał znaczenia państwowe osobom zasłużonych w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokona sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP pan minister Andrzej Dera. Zapraszam osoby dekorowane, pana Jerzego Jakubów. Poproszę wyczytane osoby o podejście tutaj do nas przed audytorium. Poproszę do nas pana Mariana Szklanego. Poproszę pana Michała Dronia. Poproszę panią Elżbietę Ryglewską. Ale twarze, bo zwróćcie się państwo do... Poproszę panią Zofię Śliwińską, jak również proszę panią Magdalenę Świderską, majsterką. Poza salą wykładów czy szkoleń hol Domu Kultury wyglądał tak. Prezentacje najnowszych rozwiązań, metod i wszystkiego, co może służyć pacjentom. Niewykluczone, że część z tych nowości lada moment trafi do Zgorzeleckiego Szpitala. Może nawet ten nowoczesny gips. Przywieźliśmy do państwa gips, a technicznie rzecz biorąc usztywnienie Open Cast. Jest to produkt koreański, produkt zastępujący wszystkie gipsy, zarówno lekkie, syntetyczne, jak i te zwykłe, białe i bardzo ciężkie gipsy. Produkt w 100% wodoodporny, jedyny taki gips na polskim rynku, który pozwala na higieniczne usztywnienie kontuzjowanej kończyny, pozwala na brak swędzenia, na komfort, higienę, czystość. Jest prawdziwą rewolucją, jeśli chodzi o świat polskiej ortopedii. Wszystko to pod opieką profesora Zbigniewa Śliwińskiego, który z dnia na dzień ulepsza zgorzelecką rehabilitację. Profesor jest głównodowodzący, jeśli chodzi o rehabilitację. Zarządza całym zespołem, współpracuje ze 100-osobową grupą, którzy wkomponowani są w cały szpital, bo szpital to 1200 osób, to 27 oddziałów. Rehabilitacja jest tym bardzo ważnym elementem. Elementem, która począwszy od diagnostyki, leczenia i rehabilitacja uwieńcza możliwości dalsze lecznicze. Także wielka sprawa. No, jeśli chodzi o udział finansowy w całości szpitala, to rehabilitacja stanowi około 5%. Także jest to też niedoszacowana dziedzina. Nie sposób wymienić wszystkie tematy poruszane podczas tego wydarzenia.
ale warto wspomnieć, że warsztaty i wykłady dotyczyły między innymi leczenia ruchem, fizjoterapii i inżynierii biomedycznej w chorobach naczyniowych czy zarządzania długotrwałym bólem. Całość odbywała się od czwartku do ubiegłej środy.